wszystkich gości. Witamy bardzo serdecznie tych, którzy dzięki fundacji odzyskali sens życia, czasem może nawet drugie życie albo chwilę radości. Jak i tych, którzy robią wszystko, dzięki którym fundacja może dawać nadzieję i radość chorym dzieciom. To bardzo ważne. Więc witamy wszystkich przyjacieli fundacji, wszystkich sponsorów, dzięki którym fundacja może działać, jak i witamy wszystkie dzieci, które dzięki fundacji mają szczęśliwe życie i szczęśliwe chwile, a szczególnie te, które wystąpiły w kalendarzu marzeń 2014. Witam serdecznie przyjaciół fundacji, witam Gosię i Tomka Osuchów, wspaniałych ludzi, witam wszystkich tych, którzy dzisiaj przyjechali, tutaj są z nami, bardzo jest nam miło Państwa gościć. Teraz mam taki cel, żeby otworzyć kopertę i wymienić, kto dostaje medal. Jeszcze sprawdźmy, czy jest zalakowany. Jest. Dobra, jest, tak, jest zalakowana, jest. Ja z nerwów tam troszkę się tak telepało mnie i tak troszkę może rozerwałem to. Uwaga. Proszę Państwa, to bardzo ważny moment. W podziękowaniu za ogromne wsparcie Lubelskiego Oddziału Fundacji Spełnionych Marzeń, za przywrócenie uśmiechów na twarzy naszych podopiecznych w czasie świąt i nie tylko, oraz za ogromną wrażliwość na potrzeby innych, medal Aladyna dla firm i instytucji wspierających działalność Fundacji Spełnionych Marzeń otrzymuje firma Waldemar Śliwiński. No, jesteśmy bardzo wzruszeni za otrzymanie tego medalu. Dziękujemy bardzo. Postaramy się dalej współpracować, nie ustawać we współpracy z fundacją. Za nami pierwszy medal, czas na drugi, Jasiu. Tak, to medal dla osoby prywatnej, która promuje działalność Fundacji Spełnionych Marzeń, a o wręczenie tego drugiego medalu poproszę wielką przyjaciółkę fundacji, co tam przyjaciółkę, członka Rady Fundacji, autorkę jednego z hymnów onkoolimpiady bodaj w 2008 roku. Panie i panowie, Patrycja Markowska. Słuchajcie, to jest zawsze ogromna przyjemność i wielki zaszczyt dla mnie, że w tym zaganianym świecie co roku się tutaj spotykamy i każdy z wielkim sercem przybywa. Słuchajcie, Leonardo da Vinci powiedział kiedyś: nie jest artystą ten, który potrafi odtworzyć jedynie kształt. Laureaci naszego medalu w swoich dziełach sztuki oddają nie tylko rzeczywisty kształt, ale i duszę przedstawionych postaci. Dzięki nim wiele dzieci uwierzyło, iż pomimo choroby wciąż są piękne. W podziękowaniu za spełnienie wielu marzeń i długoletnią współpracę, medal Aladyna dla osoby prywatnej promującej działalność Fundacji Spełnionych Marzeń otrzymuje Karolinę Anielewska i Irek Kamieniak. Wielkie brawa. Bardzo dziękuję, jestem wzruszony. Karolin niestety jest chora. Ostatnio dużo pracowaliśmy i no tak się złożyło. Nie, no ja nie wiem, co mam powiedzieć tak naprawdę. No dziękuję, jestem wzruszony. Oddałem serce. Ostatni medal, który też wręczy kobieta. Medal wręczy, to będzie medal dla organizacji działających na rzecz dzieci z chorobami nowotworowymi. Ten medal wręczy przyjaciółka Fundacji Spełnionych Marzeń. Wspaniała osoba, wspaniała autorka, Anna Korcz. Głównym celem tej organizacji jest urzeczywistnianie idei wyrównywania życiowych szans przede wszystkim dzieciom niepełnosprawnym i osobom szczególnie dotkliwie pokrzywdzonym przez los. Dzięki nim wiele dzieci w całej Polsce, pomimo wielu cierpień i traumatycznych przeżyć, zaczyna na nowo marzyć i wierzyć w lepsze jutro. Medal Aladyna dla organizacji działających na rzecz dzieci z chorobami nowotworowymi otrzymuje Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej, Porozumienie bez barier.
Pani prezydentowa byłaby wzruszona. Ja tylko dodam, że nasze dzieci codziennie mówią nam o tym, że najpiękniejsze zdjęcia robi się sercem. Nasze serca rejestrują dzisiaj wspaniałe zdjęcia i za nie dziękuję. Słowno-dźwiękowa, tak to nazwijmy. Pocztówka od pani prezydentowej. W imieniu własnym i wszystkich współpracowników fundacji ogromnie dziękuję kapitule nagrody medalu Aladyna za wyróżnienie naszej organizacji. Jesteśmy szczęśliwi, że od 16 lat możemy nieprzerwanie pomagać, zwłaszcza dzieciom z chorobą nowotworową. Najbardziej dumni jesteśmy z wybudowanej Kliniki Onkologii Dziecięcej w Gdańsku, która jest chyba najpiękniejszym szpitalem onkologicznym, jaki miała możliwość odwiedzenia na całym świecie. Dumą szczególną napawa nas fakt, że stworzyliśmy fundacji, przy naszej fundacji standardy opieki nad dzieckiem z chorobą nowotworową i chcę w to głęboko wierzyć, że wkrótce taki sposób leczenia dzieci, jaki zaproponowany jest w tym dokumencie, będzie normą we wszystkich 27 krajach Unii Europejskiej. Raz jeszcze dziękując za to wspaniałe wyróżnienie, życzę dla Fundacji pana Tomka Osucha, dla wszystkich pracowników, wszystkich państwa ogromnej satysfakcji z tego, co robicie na co dzień. Wiecie, że podziwiamy was i kochamy. Będziecie w nas zawsze mieli przyjaciela. Jeśli tylko będziemy mogli, zawsze będziemy wam pomagać. Wszystkiego dobrego, a dzieciakom dużo zdrowia. Przed nami krótka przerwa muzyczna. Panie i panowie, mamy już za sobą trzy medale, przed nami trzy statuetki. Statuetka Aladyna to taki fundacyjny Oscar, najwyższy stopień uhonorowania osoby, instytucji, firmy, która w szczególny sposób pomaga dzieciom chorym, dzieciom chorującym właśnie i tym, które chorobę mają już za sobą i mają bardzo wiele marzeń, a do spełnienia tych marzeń potrzeba serc bardzo, bardzo wielu osób. Drodzy państwo, pierwsza statuetka Aladyna, statuetka dla organizacji działającej na rzecz dzieci z chorobami nowotworowymi. Tę pierwszą statuetkę wręczy pan Iwo Bulski. Dzięki ich działaniom wiele młodych osób może odkrywać swoje talenty i je rozwijać. Pomagają dzieciom i młodzieży, chcąc budzić w nich ducha rywalizacji, sportu i mądrości.
wieloletni partner Fundacji Spełnienia Wymarzeń, statuetka Aladyna dla organizacji działających na rzecz dzieci z chorobami nowotworowymi otrzymuje Fundacja PGNiG S.A. imienia Ignacego Łukasiewicza. I w imieniu tej fundacji zapraszam panią Annę Dłużniewską. Się wzruszona, zaszczycona. Rzeczywiście staramy się współpracować jak najlepiej. Jest to dla nas zaszczyt. I jednocześnie ogromne wzruszenie, obserwowanie tych młodych ludzi zmagających się podczas zawodów sportowych. Miałam okazję obserwować ich i naprawdę jest to takie przeżycie, no nie do opisania. Trzeba to zobaczyć, trzeba to przeżyć. No i mam nadzieję, że nasza przygoda będzie trwała dalej. Dziękuję bardzo. Raz jeszcze. Dziękujemy bardzo. O wręczenie kolejnej statuetki poprosimy osobę wyjątkową. Wyjątkowo dlatego, że jest to mężczyzna, który był już na tej scenie. Wspaniały człowiek, wspaniały muzyk, wspaniały kompozytor, ale przede wszystkim też przyjaciel fundacji. Tomasz Lubert. Dobry wieczór. Mam dwie karteczki, jedną oficjalną, drugą taką nieoficjalną, bo chciałem też coś od siebie powiedzieć. Gdyż z laureatku dzisiejszej nagrody Aladyn znam się ponad 15 lat i nigdy nie było takiej sytuacji, żeby odmówiła pomocy, czy to koncert u nas w fundacji, czy na jakąkolwiek inną akcję. To bardzo dobry człowiek o wielkim sercu, naprawdę. Wiem, co mówią. I oficjalnie, jedna z największych gwiazd show biznesu. Prywatnie jest osobą bardzo wrażliwą na potrzeby dzieci. To prawda. Kiedy tylko pozwala jej na to czas, odwiedza dzieci w 5 oddziałach fundacji w Polsce. W dniu dzisiejszym statuetka Aladyna dla osoby prywatnej promującej działalność Fundacji Spełnionych Marzeń otrzymuje Doda! Pomaganie chorym ludziom, głównie dzieciom, jest obowiązkiem każdego artysty. Dla mnie jest to obowiązek, który sprawia mi ogromną przyjemność, także przypominam fundacji, że zawsze możecie na mnie liczyć. I mimo, że uchodzę za najbardziej nieposkromioną i niepokorną artystkę w tym kraju, to pamiętajcie, że jeżeli tylko będę mogła, postaram się spełnić każde marzenie. I jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim. Tego człowieka poznałem osobiście 3 lata temu, choć czytałem o nim wcześniej, znałem jego historię, ale czym innym jest słyszeć lub czytać, a czym innym poznać kogoś osobiście, spojrzeć twarzą w twarz, porozmawiać. Rozmawialiśmy bardzo długo, to była taka męska rozmowa przy kamerach. I to była taka rozmowa, kiedy on płakał, ja płakałem, a potem myślę płakali widzowie, bo to był czas, kiedy Telewizja Polska na antenie programu pierwszego Telewizji Polskiej emitowała program Niepokonani. On był jednym z gości, jednym z bohaterów tego programu. Tomasz Osuch, założyciel, prezes Fundacji Spełnionych Marzeń. Mam przyjemność dzisiaj ogromną z tej sceny podziękować osobie, którą bardzo cenię, lubię, szanuję i uwielbiam. I jestem jej wdzięczny, bardzo wdzięczny. I tą statuetkę Aladyna dla organizacji wspierających działalność Fundacji Spełnionych Marzeń chciałbym przekazać Fundacji Little Hand Foundation i Esterze Lusato. Zapraszam cię bardzo. Wzruszona, że nawet nie mogę mówić. Kilka lat temu porzuciłam duży świat mody i musiałam znaleźć drogę na nowe życie. I postanowiłam poświęcić się dzieciom, tym chorym i tym zdrowym, tym porzuconym i tym biednym. I muszę przyznać, że to była najlepsza decyzja w moim życiu.
bo tak naprawdę życie ma sens tylko wtedy, jak je poświęcimy innym. Proszę Państwa, po tej części, tylu emocjach i wzruszeniach, znów chwila przerwy, chwila muzyki. I love you, but I gotta say it true. My mind has got me on my knees, I'm begging, please stop playing game. I don't know what this is, but you got me good, just like I knew you would. I don't know what this is, but you got me good, just like I knew you would. Why are they getting you for mercy? Why won't you release me? You got me begging you for mercy. Why won't you release? I say you better release. No, 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 no. Now I think that I will be something on the side. But you got to understand that I need you, man, who can take my hand. Yes, I do. I don't know what this is, but you got me good, just like I knew you would. I don't know what this is, but you got me good, just like I knew you would. You got me begging you for mercy. Why won't you release? You got me begging you for mercy. Why won't you release? I say you better release. Oh no, 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 no. Not really sure how to feel about it. The song and the way you one, but I'm the only one needed saving. 'Cause when you never see the light, it's hard to know which one of us is caving. Not really sure how to feel about it. The song and the way you nami. Tak chyba mogę powiedzieć, kulminacyjny punkt tego wieczoru, bo to będzie premiera, polska premiera kalendarza marzeń 2014. Kalendarz wyjątkowy. Głównym celem było oczywiście spełnienie marzeń wielu młodych ludzi, chorych, ciężko doświadczonych przez życie. Udało się.